Szanowni Państwo, drodzy goście, witam Was na niezwykle uroczystym galowym koncercie Piosenki Biesiadnej w auli Uniwersytetu, któremu patronuje wieszcz Adam Mickiewicz. Miejsce naszego spotkania nie jest przypadkowe. To tu właśnie odbywają się światowej sławy konkursy imieniem Henryka Wieniawskiego. Tu mają swoje gniazdo poznańskie słowiki i to tu koncertowali i koncertują najwięksi mistrzowie klawiatury i batuty. Piosenka Biesiadna, której korzenie sięgają epoki porcelany saskiej, pełniła w dobie zaborów niezwykle ważną funkcję podtrzymania tożsamości narodowej. W okresie germanizacji i hakaty pieśń Biesiadna stanowiła dla rodziców wrzesińskich dzieci i wozu drzymały pierwiastek integrujący społeczeństwo pozbawione własnej państwowości. Nie inaczej było w zaborze rosyjskim, gdzie tradycyjna polska biesiada z tradycyjnymi potrawami budziła ducha narodowego, a nad ranem straceńczą odwagę. To właśnie przy biesiadnym stole tworzyły się antycarskie spiski filomatów i filaretów, a matki Polki, drąc obrusy na szarpie, nakłaniały mężów do czynu. Proszę Państwa, historycy do dziś badają fenomen biesiady polskiej i jej wpływu na patriotyczną postawę narodu. Istnieje zgodny pogląd, że podczas biesiady zachodzą pewne reakcje chemiczne w organizmie, które powodują, że nawet człowiek poczciwy, cichy i pokornego serca nagle pod wpływem jakiegoś czynnika działającego z impetem w głąb przeistacza się w osobnika niepokornego o brawurowej odwadze. A stąd już tylko krok do insurekcji. Ja bardzo Państwa poproszę o powstanie. Bardzo dziękuję za powstanie. Proszę Państwa, wykonamy teraz wspólnie kanon. Kanon to utwór wielogłosowy, najpełniej uwzględniający naszą najważniejszą cechę narodową, znaną pod nazwą jednostki chorobowej, gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie. Proszę Państwa,
A kanon pozwala harmonijnie łączyć wiele różnych, nawet zwalczających się głosów w jedną wspólną całość. A więc, proszę Państwa, dzielimy się na głosy. Po mojej lewej stronie to jest lewica, po prawej stronie prawica, a tutaj będzie centrum skupione wokół wodza dyrygenta. Proszę Państwa, a oto kanon. Zaśpiewam tak. Jak to miło wieczór bywa, kiedy dzwonek do snu wzywa, bim, bam, bom, bim, bam, bom. Dobrze, proszę Państwa, tak. Zaczyna lewica, potem włącza się prawica, pośrodkuje to wszystko centrum. Zaczyna lewica. Jak to miło wieczór bywa, wieczór bywa. I prawica. Jak to miło wieczór bywa, wieczór. I centrum. Jak to miło wieczór bywa, wieczór bywa. Bim, dzwonek do snu wzywa, do snu wzywa. Bim, miło wieczór bywa. Prawica się dzielnie trzyma. Och, jak ładnie. Kiedy dzwonek do snu wzywa, do snu wzywa. Kiedy dzwonek do snu wzywa, jak to miło wieczór bywa, wieczór bywa. Kiedy dzwonek do snu wzywa, do snu wzywa. Bardzo fajnie. Dziękuję! Wielkie brawa dla Państwa! Wielkie brawa dla Państwa! Proszę Państwa, można zakończyć powstanie, można usiąść. Zaprezentujemy teraz Państwu bodaj czy nie najważniejszy nurt piosenek biesiadnych, pieśni militarne. Tworzono je i śpiewano w przełomowych momentach naszej burzliwej historii. Stanowią najbardziej rytmiczną i dynamiczną część repertuaru. Proszę Państwa, przed Państwem poznański sekstet męski, a Fabre Continui. Przybyli ułani pod okienko, stukają, pukają, puść panienko, stukają, pukają, puść panienko, stukają, pukają, puść panienko, stukają, pukają, puść panienko. O Jezu, a cóż to za wojacy, o Jezu, a cóż to za wojacy, otwieraj, nie bój. Wyczwartacy, otwieraj, nie bój się, wyczwartacy. Otwieraj, nie bój się, wyczwartacy. Otwieraj, nie bój się, wyczwartacy. Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami te kotry pełne konie. Za nami te kotry pełne konie. Oh.
Proszę Państwa, a kiedy ułani wyjeżdżali, dzieweczki machały do nich różnokolorowymi chusteczkami. Mała, błękitna chusteczka to pieśń biesiadna z cyklu Trzy kolory. Niebieski. Proszę Państwa, jest to pieśń, jak już powiedziałem, biesiadna, przerobiona na piosenkę aktorską. Przed Państwem Katarzyna Jamrus. Thank you.
szlachetna chusteczka, ta, którą noszę od lat. Moja błękitna mała chusteczka mgłą przesłoniła mi świat. Moja błękitna mała chusteczka mgłą przesłoniła mi świat. Czy tu, czy tam, stale przy sobie ją mam, bo tę błękitną małą chusteczkę tyś ofiarował mi sam. Bo tę błękitną małą chusteczkę tyś ofiarował mi sam. Mała błękitna chusteczka mokra już była od łez, kiedyś na wojnę z mego miasteczka odjeżdżał na świata kres. Kiedyś na wojnę z mego miasteczka odjeżdżał na świata kres. Czy tu, czy tam, stale przy sobie ją mam, bo te błękitne ofiarował mi sam. Bo tę błękitną małą chusteczkę tyś ofiarował mi sam. Nie trzeba wracać do wspomnień, żal serca ukoi czas. Naszej gorącej miłości płomień dawno na zawsze już zgasł. Naszej gorącej miłości płomień dawno na zawsze już zgasł. Czy tu, czy tam, na świecie płonisz gdzieś sam, a ja po tobie małą chusteczkę, jedną pamiątkę dziś mam. A ja po tobie małą chusteczkę, jedną pamiątkę dziś mam. Czy tu, czy tam, po świecie błądzisz gdzieś sam, a ja po tobie małą chusteczkę, jedną pamiątkę dziś mam. A ja po tobie małą chusteczkę, jedną pamiątkę dziś mam. Katarzyna Jamrus. Dzieweczka machała chusteczką, wobec czego ułani powrócili z powrotem. Poszedł w świat jasieńko.
Dłonie.
Szanowni goście, staropolska biesiada ma rodowód szlachecki, ale zauważalne są w niej istotne pierwiastki ludowego folkloru. To przemieszanie się nastąpiło na wskutek bratania się panów szlachty z chłopstwem. Pod wpływem apelu poety o jedność narodową, by, cytuję, z polską szlachtą szedł polski lud. Znawcy zjawiska twierdzą, że w staropolskich biesiadach często uczestniczył lud pańszczyźniany. No, może nie w całości, bo wszyscy by się przy stole nie zmieścili, ale co ładniejsze i młodsze egzemplarze. I tak to, proszę Państwa, prosty lud dał piosence biesiadnej to, co miał najlepszego, to znaczy własny folklor, otrzymując w zamian pierwszej jakości kod genetyczny. Proszę, tak, tak to było. Proszę Państwa, sekwencję piosenek ludowych przedstawi Państwu artystka najbardziej uprawniona do śpiewania tego typu repertuaru, bowiem na niejednym wielkim festiwalu występowała w łowickiej przepasce i do tego bosą. Przed Państwem Maryla Rodowicz! Hej powiatali,
Idzie dysc, idzie dysc. Idzie sikawica. Uleje kusiece, uleje kusiece. Uleje kusiece, jak jest kołębica. Uleje kusiece, uleje.
aż zachodzi, bo mnie nogi bolą, po tym polu chodzi, bo mnie nogi bolą, po tym polu chodzi. Nogi bolą chodzi, ręce wolą robić. Zachodź ze słoneczką, skoro masz zachodzi. Zachodź ze słoneczką, rozsiewa wonie maj, stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. W tym gaju tak ponuro, że aż przeraża mnie, ta rzęta za wysoko, a mnie samotne źle. Witam cię, twój rok mnie zachwyca, czy chcesz być mą, czy nie? Twój rok mnie zachwyca, czy chcesz być mą, czy nie, czy nie, czy nie? Glory, glory, aleluja, glory, glory, aleluja, glory, glory, aleluja, czy chcesz być mą, czy nie, czy nie, czy nie? Maryla Rogowicz. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Just as this.
Bardzo dziękuję. Chciałabym Państwu na zakończenie, zdaje się, pierwszej części zaśpiewać w myśl pomysłu pana dyrektora, naszego kochanego Zbyszka, który powiedział, że kiedyś, dawno temu, na koniec wszystkich biesiad śpiewało się piękną pieśń Wieczorny dzwon. Młodzieńczych snach.